Dzień dobry, moi kochani, Bartek z tej strony. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sztucznej inteligencji AI. Okej, okay. zacznijmy od OpenAI Sora. To narzędzie, które pozwala zamienić tekst na wideo i robi to bardzo realistycznie. Całkiem niedawno wypuszczone przez OpenAI, zszokowało świat, natomiast nie będę go omawiał szczegółowo. Chciałem się zastanowić, jakie będą skutki tego, że będziemy mieć dostępne no, całkiem niedługo tego typu narzędzie. Po pierwsze, internet zaleją miliony wideo i zarówno scenariusz będzie mógł być tworzony przez sztuczną inteligencję, no i oczywiście obraz, yy, nagranie w tym, w tym wideo. No, do czego to doprowadzi? W pewnym momencie do zaniku. Naturalnych nagrań, nie będziecie raczej widzieć czegoś takiego jak to nagranie teraz, ponieważ sztuczna inteligencja zrobi to lepiej i lepiej przyciągnie Waszą uwagę. Być może nawet uderzy to w takich gigantów jak Netflix, zmieni się cały system produkcji filmów. Kolejna sprawa: znikną zawodowi influencerzy będzie mniej aktorów filmowych będzie mniej obsady zatrudnionej do produkcji tych filmów. Natomiast co ciekawe, wydaje mi się, że w pewien renesans przeżyją teatry na przykład. No bo będzie to coś bardziej niezwykłego móc mieć kontakt z żywym człowiekiem, ale bez pośrednictwa sieci. Ale to będzie tylko mały renesans, coś w stylu nie wiem, płyt winylowych, które trochę się odbiły w stosunku do płyt CD w momencie kiedy mieliśmy więcej e, nagrań w internecie. Dobrze. Kolejna rzecz. Problem deepfaków to jest zagrożenie, które bardzo często jest pokazywane jako bardzo poważne. Natomiast mi się wydaje, że to będzie tylko na początku. Wydaje mi się, że ludzie zaczną szybko uznawać realistyczne nagrania za coś, co nie jest dowodem coś, co jest po prostu elementem codziennego życia. Tak jak dzisiaj na przykład nie uznajemy. Jak idziemy do kina, że CGI jest czymś, <noise> czymś prawdziwym, tak? Jeżeli nam na ekranie latają smoki, nie uznajemy, że to rzeczywiście ktoś filmował smoka. smoka na takiej samej zasadzie ludzie zaczną się sceptycznie odnosić do nagrań, do deepfaków. Prawdopodobnie. Oficjalne komunikaty będą opatrzone jakimś stemplem, czymś, nie wiem, być może na blockchainie, na jakiejś innej technologii, ale będziemy mieć pewnego rodzaju no chociażby umieszczenie na oficjalnym kanale tylko, tylko te oficjalne kanały będą uznawane za wiarygodne. Twórcy AI osiągają podobne efekty do wyspecjalizowanych firm, które stosują tradycyjne metody. No i w związku z tym wydaje się, że Główni gracze na rynku AI szybko zjedzą resztę cyfrowego rynku. Już to poniekąd widzimy, gdzie startupy próbujące wykorzystywać AI w zasadzie od razu tracą na aktualności w momencie wypuszczenia nowych narzędzi przez OpenAI czy Google. A dodatkowo jest problem, że te nowe modele są wypuszczane szybciej, niż rynek jest w stanie je zaabsorbować, niż jesteśmy w stanie znaleźć praktyczne. Użycie dla nich. No, i wydaje się, że jeżeli tak to będzie postępować, no to szybciej możemy dojść do AGI, czyli Generalnej Sztucznej Inteligencji, niż do zmiany życia przez obecnie powstającą sztuczną inteligencję. No, bo sztuczna inteligencja już działa. Ona nam na przykład tworzy algorytmy na YouTube, dzięki którym widzicie ten, ten materiał, dzięki którym pojawia się on w sugerowanych wideo na waszej ścianie. No i ciekawostka bardzo skraca się dystans między takimi futurystycznymi przewidywaniami a analizą bieżącej sytuacji i tym co się wydarzy już za chwilę. Kolejna rzecz być może w związku właśnie z rozwojem wideo generowanego w tak łatwy sposób może dojść do Kreacji sztucznych celebrytów. Coś jak, coś jak Waldo z Black Mirror, nie wiem czy oglądaliście, ale jest tam koncepcja, że na przykład w wyborach wygrywa sztuczna kreacja prezentowana jedynie na ekranie coś, co nie istnieje coś, co jest znacznie łatwiejsze do kontroli przez, niż, niż konkretny człowiek. Wydaje mi się, że nie jest to takie pewne, no ale. Być może będziemy mieć w roku 2050 na przykład y, wirtualnego Kaczyńskiego, <laughs> który będzie odpowiadał na potrzeby emocjonalne wyborców PiS. Nie sądzę, ale to jest ciekawa koncepcja. Już tak kończąc, wątek SORY i przetwarzania tekstu na wideo, y, warto zwrócić uwagę na to, w jakim momencie została ona zaprezentowana szerokiej publiczności. Był to moment zaraz po prezentacji Gemini 1.5, czyli 1.5 przez Google. Gemini 1.5 jest niesamowitym narzędziem, które dorównuje w pewnych aspektach Chat GPT 4.0 i jest w stanie nawet przewyższać ten Chat GPT do pewnego stopnia. No i momentalnie OpenAI kontruje Google, kontruje prezentacją czegoś, co robi zdecydowanie większe wrażenie wizualnie, na wyobraźnię i w ten sposób przyćmiewa prezentację, premierę Gemini 1.5. To jest bardzo ciekawe zagranie. OpenAI rozgrywa to pod względem publicznym bardzo zdolnie, bardzo sprawnie. I na tym zakończymy wątek. Sory, przejdziemy sobie do bardziej ogólnych rozważań o tym, jak AI wpłynie na rynek pracy. Pojawiają się rozmaite opracowania o tym, na przykład, że pierwsze zostaną zastąpione zawody kreatywne, czy zawody, które są głównie cyfrowe, zawody online, ponieważ jakby w Zbudowanie robotyka w tej chwili jest na trochę zostaje z tyłu za sztuczną inteligencją, tak? Więc pierwsze zawody, które będą znikały, no to grafik komputerowy, tłumacz, copywriter. O, copywriterzy chyba już mają problem, no bo tworzyli teksty marketingowe, które być może dość łatwo są w stanie być zastąpione przez sztuczną inteligencję, przez chat GPT. Jeszcze szybkie wtrącenie zapomniałem o wątku takim, że. Ktoś otrzymuje sztuczną inteligencję, i ta inteligencja jest lepsza od juniorów, ale seniorzy są w stanie być szybsi, wydajniejsi, będą robić więcej, więc oni nadal będą pracować. No tak, ale jakby widzicie tą gradację: ktoś zrobi sztuczną inteligencję, która będzie jeszcze lepsza od tych seniorów. Więc osoba, żeby w ogóle zachować pracę, będzie musiała być coraz lepsza, i lepsza, i lepsza, i lepsza, i lepsza, i lepsza, i nie będzie już miała czasu na kontakt z ludźmi, na wyjście na piwo, na cokolwiek. I no, zostanie część osób, która nadal będzie pracować, ale to będzie całe ich życie. Czy chcemy takiego losu niekoniecznie, ale jak ten. Procent ludzi, którzy jeszcze będą użyteczni ekonomicznie, będzie malał, malał, malał. Także podejrzewam, że jest to coś, co możemy pominąć w naszych rozważaniach. Hiperwydajnych, super pracowników tacy będą, oni dalej będą obsługiwać tą sztuczną inteligencję, ale w kontekście rozważania losu całości populacji możemy uznać, że praca zniknie. No i dobra, jest taka gradacja. Czytałem różne opracowania, wychodziło tam, że zawodem przyszłości jest na przykład drwal, no bo robotyka będzie mieć problem, żeby, dobiec, żeby zastąpić tego człowieka jego fizyczne mięście, szybciej zastąpi umysły. Jak mówił profesor Dragan, nasze umysły są raczej dostosowane do tego, żeby znajdować pożywienie, niż żeby rozwiązywać skomplikowane abstrakcyjne koncepcje albo pisać na przykład teksty. No dobra. Za, załóżmy, że jesteśmy stopniowo zastępowani. No i w pewnym momencie w pewnym momencie wszystkie nasze potrzeby są zaspokajane. Masz gdzie mieszkać, bo roboty wyprodukowały mieszkanie. Masz co jeść, no bo roboty na polu tworzą żywność. Masz co się ubrać, masz opiekę zdrowotną i to wszystko jest bardzo, bardzo tanie. Co do tanienia, no to bardzo ciekawe, jak spadną koszty takich złożonych usług intelektualnych, najpierw, typu doktor czy prawnik, czy no każdy specjalista, który po prostu wiedza bardzo, bardzo straci na wartości, ulegnie inflacji i będzie dużo tańsza. No, ale stopniowo wszystko zostanie zastąpione, nawet ta fizyczna aktywność. No i co możesz robić? Jaka byłaby aktywność zawodowa w takiej sytuacji? W zasadzie żadna, chyba że jesteście przyzwyczajeni do tego typu funkcjonowania. No to możecie na przykład grać w gry i w tych grach mieć punkty, albo robić sobie konkursy ze, ze znajomymi i tam będzie, będą fikcyjne punkty, jakieś pieniądze tak zwane. Tylko, że to nie będzie zawód w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. No, w tej chwili, na przykład, mamy konkursy szachowe i wygrywamy w nich prawdziwe pieniądze. Natomiast już dawno sztuczna inteligencja jest lepsza w szachy, lepsza w go, lepsza w wiele tego typu aktywności. A my nadal to robimy. Dalej robimy konkursy, w których są realne pieniądze do wygrania, więc być może w ten sposób praca zostanie. No, jest to średni pomysł, jeśli praca miałaby zostać tylko dlatego, że potrzebujemy tego typu. Konkurencji i rywalizacji, natomiast praca jako taka, właśnie rozrywka jak turniej szachowy jest całkiem fajną rzeczą. To jest coś, co nie przysporzy nam takiego stresu, na przykład, jak taka tradycyjna forma pracy. Dobra, co z takimi zawodami, które teoretycznie muszą być wykonywane przez ludzi? No bo w pewien sposób, na przykład nauczyciel, no wysyłamy dziecko do robota, ono nie rozwinie pewnych umiejętności społecznych. Pytanie, czy to prawda? Czy na przykład nie nauczymy się tworzyć maszyn, które na przykład odwzorowują ludzką mimikę, a do tego na przykład nie mają wybuchów emocji, w związku z tym, że zezłościły się na to dziecko? Może to będzie lepsze od, od tradycyjnego nauczyciela. Może pewnego rodzaju aktywności zostaną na takiej zasadzie, jak my dzisiaj jeździmy konno, chociaż moglibyśmy się poruszać samochodami. Natomiast te aktywności zostaną jako taki old school, jako pewnego rodzaju retro. Kontakt z drugim człowiekiem, ale zapośredniczony przez pieniądze mógłby zostać pewnego rodzaju taką archaiczną aktywnością, którą robimy w zasadzie dla zabawy bardziej. No dobra, no i tak. A jaka będzie rola człowieka w takiej przyszłości? No sprowadza się zakładając, że sztuczna inteligencja nie będzie miała wrogich zamiarów i nas nie zniszczy. Tylko będzie się nami, ja, ja tak zakładam, że będzie się nami opiekować. Nasza rola będzie przypominała rolę kota domowego. Będziemy zadbani, będziemy się zajmować przyjemnościami, z seksem, zabawą z bliskimi, jakimiś pasjami artystycznymi, sportem. To znaczy, mogą być nadal ludzie, którzy będą nas czegoś uczyć, jak rozmawialiśmy na nauczycielach, ale to nie będzie zawód. To będzie coś w rodzaju roli. Mamy na przykład rolę matki, rolę ojca. I to będzie rola nauczyciela, który nam pokaże na przykład a, jak tańczyć na imprezie czy coś w tym stylu. To jest bardzo fajna przyszłość. To jest przyszłość, e, która jedyne co nam zabiera no, z dzisiejszego świata to jest taka podmiotowość. To, że my jesteśmy tym najważniejszym e, członem tej układanki. Ja pamiętam, jak pisałem sobie jakieś proste stronki, uczyłem się programować, i w pewnym momencie poprosiłem chat GPT, żeby napisał mi kod i napisał to lepiej ode mnie. Miał znacznie większą wiedzę też na temat, dlaczego to jest tak napisane. I poczułem, że hmm, no to moja taka ludzka, mój ludzki wkład jest mało potrzebny. Poczułem się zbędny i to jest coś, co zdecydowanie tracimy w związku z tego typu scenariuszem. Z tą redukcją do roli kota domowego. Natomiast, jeśli chodzi o sam, na przykład, poziom stresu w życiu, poziom e, zadowolenia, być może to zdecydowanie przewyższy to, co mamy teraz. E, natomiast, czy my potrzebujemy pracy, żeby nie zwariować w czasie wolnym? Wydaje mi się, że zdecydowanie nie. To znaczy, tak, jest, praca jest aktywnością wielogodzinną, jest stresująca. Zwykle wykonujemy ją wśród obcych, to znaczy ludzi, których. Widzimy pierwszy, czy któryś raz wrzucił, ale nie są nam bliscy. No i jest wykonywana zwykle pod groźbą utraty źródła utrzymania. Często problemem z, z rozważaniami tego typu jest to, że osoby, które rozważają, mają bardzo ciekawą, kreatywną i fajną pracę, którą lubią, i nie biorą pod uwagę perspektywy, nie wiem, pracownika w fabryce czy w korporacji, mającego deadliney i robiącego coś, co jest powtarzalne, nudne i męczące. Więc zdecydowanie tego typu praca nie jest korzysta dla ludzkiej psychiki. Natomiast jak zorganizować sobie ten czas wolny, no to argument o tym, że musimy pracować, żeby mieć zorganizowany czas, jest absurdalny tak naprawdę. Wydaje mi się, że po pewnym czasie wypracujemy sposoby spędzania tego czasu. Chociażby te przysłowiowe, niezdrowe gry komputerowe, ale mamy całą masę tego typu sposobów do których za chwilę przejdę. No, kolejna rzecz nasza psychika nie jest przystosowana do pracy 8-godzinnej. Nasza praca jest przystosowana do bycia łowcem zbieraczem. Tacy łowcy zbieracze poświęcali jakieś 4 godziny dziennie. Są takie badania podobno, że pracowali sobie 4 godziny dziennie, ale to była praca w stylu pracują, bo oni dalej istnieją i badamy ich. Natomiast to była praca w stylu intensywności naszego mycia naczyń. I wydaje mi się, że bez problemu wrócimy do życia bez pracy. Natomiast to życie bez pracy trzeba będzie jakoś zorganizować. No bo w tej chwili mamy taką sytuację, że konkurujemy ze sobą, w związku z czym po pracy jednak fajnie by było po pierwsze odpocząć, ale ten czas wolny zamiast spędzić na życiu z innymi może spędzić na podnoszeniu własnych kompetencji. Po pierwsze musimy nadążyć nad postępującą automatyzacją, więc musimy być coraz bardziej wyedukowani, żeby w ogóle ktoś nam chciał zapłacić za naszą pracę. No a po drugie jakby tego typu praca po pracy sprawia, że no my nie wypracowywujemy wzorców interakcji z innymi ludźmi. No i Zagrożenie główne jest takie, że w tej chwili ten odpoczynek po pracy jest dominowany przez wirtualną rzeczywistość, wirtualną rozrywkę, która jest bardzo atrakcyjna. Moja rozmowa z NPC w grze komputerowej często ma znacznie lepsze opcje dialogowe niż moja rozmowa z sąsiadem. Nie jest to tak satysfakcjonujące, ponieważ jest to no, innego, innego typu interakcja. Często rozmowa z przyjacielem jest świetna, a rozmowa, a gra komputerowa no jednak nie daje tego typu satysfakcji. Natomiast a czasem możemy mieć miłego sąsiada i to nas zniechęca do interakcji z drugim człowiekiem. I cyfrowa rzeczywistość jest pewnego rodzaju zagrożeniem, natomiast nie sądzę, żebyśmy w 100%. zamknęli się w okularach sztucznej rzeczywistości i. Spędzali tam życie tak, jak w filmie Ready Player One. Ponieważ w tej chwili na przykład. Są tego typu sposoby spędzania czasu, jak na przykład nie wiem, branie narkotyków, ale czy dużo ludzi stawia tak w 100% na te narkotyki? No jednak nie. Więc wydaje mi się, że tak samo z cyfrową rzeczywistością. Wydaje mi się, że będzie mieć taki miks. Ludzie będą brać narkotyki, grać w gry komputerowe, uprawiać seks, spotykać się z przyjaciółmi. Grać w planszówki, wchodzić do kina, robić wszystko inne. Wszystkie te sposoby wypełniania wolnego czasu, które będą w jakiś sposób zróżnicowane. To nie jest tak, że jedna wizja zwycięży poza przypadkami uzależnień czy pewnego rodzaju niestabilności w funkcjonowaniu. Natomiast wydaje mi się, że ten czas wolny jak najbardziej zagospodarujemy w stosunkowo zdrowy sposób w przypadku zniknięcia pracy. No tak, no ale co z takim argumentem, że mm, pojawią się nowe zawody. No i tak jak w XX wieku automatyzacja sobie postępowała, ale pojawiły się zawody, których w ogóle wcześniej nie było, a chociażby youtuber? No i to prawda, będą takie zawody, będą się pojawiać, i będą i nie będziemy nadążać, ponieważ sztuczna inteligencja rozwija się znacznie szybciej. I bardzo szybko te zawody będą wypierane, więc to jest pojawienie się nowych zawodów jest czymś chwilowym. W dodatku jest, no jest taka koncepcja, że żeby nadążyć za rozwojem sztucznej inteligencji, musimy rozwijać sami siebie, rozwijać swoje ciało, wszczepiać sobie coś, neuralinki i tym podobne. Tak, tak będzie. Pewnie na początku najbogatsi będą mieli do tego dostęp, będą się bardzo rozwijali, będą rosnące dysproporcje, może dojść do wręcz powstania innego gatunku człowieka. Natomiast tempo rozwoju biotechnologii jest bardzo powolne, medycyny. Ja to widzę, badając sobie, mając różne przypadłości i badając sposoby, jak można im zaradzić, to nasza medycyna robi powolne kroki, natomiast cyfryzacja, sztuczna inteligencja, informatyka robią bardzo szybki wykładniczy wzrost, więc być może ta sztuczna inteligencja pomoże w rozwoju medycyny i biotechnologii, natomiast my nie nadążymy w upgrade'zie naszych ciał za sztuczną inteligencją tak, żeby jej dorównać, w upgrade'zie naszych mózgów przede wszystkim. No, to się nie uda. Teraz coś, o czym zapewne wielu z Was myśli już od dłuższego czasu słuchając mnie. No dobrze, nie będzie pracy, ale z czego ludzie będą żyć? I to jest źle postawione pytanie, ponieważ jeżeli mamy na przykład 100 jednostek dóbr potrzebnych do życia, i zamiast ludzi będą je produkować jednostki, no to, przepraszam, roboty, no to gdzie tu jest problem? Wystarczy, że weźmiemy to, co wyprodukują roboty i rozdamy tym ludziom. No problem jest w tym, że tak jak obecnie jest nierówna dystrybucja. Problem głodu na przykład został rozwiązany już dość dawno. W XX wieku, w związku z postępami w produkcji żywności. No i nadal w niektórych miejscach głód występuje, i to jest zwykle spowodowane na przykład wojnami, problemami z łańcuchami dostaw, pewnego rodzaju brakiem koordynacji w dystrybucji. No i tego typu problem występuje także w ogóle z rozdysponowaniem pieniądza, no bo mamy osoby, które są hiperbogate i osoby, którym nie starcza do pierwszego, mają długi, są na minusie. I tu docieramy do bardzo kontrowersyjnej rzeczy. Jest taka wizja, którą ironicznie nazywa się Fully Automated Luxury Gay Space Communism. Generalnie chodzi o sytuację, w której roboty pracują. My te korzyści z automatyzacji i z ich pracy rozdzielamy równo i leżymy sobie do góry brzuchem. Druga koncepcja, do której zaraz przejdę, jest taka, że Właściciele tych robotów biorą cały ten tort, a reszta zostaje na boku. Natomiast, żeby te rozważania w ogóle umiejscowić, chciałbym zastanowić się nad tym, w jaki sposób ludzie uzyskują pieniądze. No i tak, pieniądze możemy uzyskać zasadniczo w jeden zwykły sposób. Są ludzie, którzy mają pieniądze, są ludzie, którzy nie mają. Ludzie, którzy nie mają, muszą przekonać tych, którzy mają, żeby je im dali. Jak to zrobić? Pierwszą taką najbardziej pierwotną i tradycyjną formą jest przemoc. Nie wiem czy sobie wyobrażacie jak kiedyś powstawało państwo. To zresztą czasem widać jak obserwujemy jak ISIS czyli państwo islamskie się osiedlało. To były grupy ludzi którzy mieli aparat przemocy bandyci i generalnie znajdywali ludzi którzy mieli te pieniądze i mówili dajcie nam je bo inaczej zrobimy wam kuku. Można to uznać nawet za usługę, pewnego rodzaju haracz. My Wam zapewniamy protekcję. To jest bardzo ciekawe, jak sobie prześledzimy, na przykład, jak państwo islamskie pierwsze, co robiło, to odwoływało się do zapewniania usług ludności w zamian za podatki, które pobierali z, z obszaru kontrolowanego. Usługi takie jak, nie wiem, woda, czy. Pierwszą usługą jest oczywiście ochrona. W cudzysłowie, czyli haracz. No i dobra, to jest pierwsza opcja przemoc, natomiast ona jest dla większości ludzi niedostępna, ponieważ państwa wprowadzają monopol na przemoc, są bardzo aktywne w tym zakresie, wprowadzają też monopol na podaż pieniądza. Druga opcja to jest jałmużna, poprosić proszę, dajcie mi te pieniądze, ja mam swoje potrzeby i nie mam jakich zaspokoić dajcie mi. <grym> To też można by zinterpretować jako usługę. Widzimy na przykład konkurencję między organizacjami charytatywnymi, które starają się uzyskać te pieniądze, i to przypomina trochę pracę, tak? przypomina zwykłą pracę. Nie takie żebranie o jałmużnę, tylko staranie się być jak najlepszym w tym, żeby uzyskać te pieniądze. Tak samo jak, nie wiem, youtuberzy proszą o dotację na patronajcie. Czy to jest jamurzna, czy to jest praca, to wszystko może być uznawane także za usługę. No i w końcu m, tradycyjna praca, usługi, użyteczność. To, że osoby bez pieniędzy są użyteczne dla ludzi z, z pieniędzmi. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, jak m, to, że ktoś ma te pieniądze, a ktoś nie ma, wprowadza bardzo nierówny, hierarchiczny podział. Ktoś ma pieniądze i chce zaspokoić swoje potrzeby, ktoś może, to, może je zaspokoić, często kosztem swoich potrzeb, kosztem wstawania rano, męczenia się. No i całość społeczeństwa w tej chwili opiera się na tego typu umowach, dealach, tego, że te pieniądze przepływają z rąk do rąk. Kto jest bardziej skuteczny w zaspokajaniu potrzeb ludzi z pieniędzmi? Ten otrzymuje więcej pieniędzy i ten może zaspokoić potem swoich potrzeb więcej. Dlatego na przykład nie mamy żadnych kampanii reklamowych skierowanych do ludzi bez pieniędzy. Nie ma żadnych. A hej, czy myślałeś o tym, że będąc bezdomnym, Twoje włosy ulegają przetłuszczeniu? Mamy dla ciebie specjalny szampon. Nie ma tego typu reklamy, nie ma tego typu produktów, ponieważ bezdomni nie mają tych pieniędzy. To jest oczywiste, ale jak się z tym zastanowić, trochę to otwiera oczy. Dobra. Kolejna rzecz. A mówiliśmy o tym, że będzie stopniowy wzrost automatyzacji, i jeżeli nie podzielimy tego równo, no to ten, te zyski przejdą do miliarderów. Już teraz w ogóle widzimy wzrost nierówności. No i w pewnym momencie coraz większa część społeczeństwa nie będzie w stanie uzyskać dochodu z pracy w związku z czym będą wypadać z obiegu ekonomicznego. Oni nadal będą mieć jakieś potrzeby wśród nich w powstanie jakiś obieg, obieg ekonomiczny tak jak bezdomni zbierają puszki. Natomiast to będzie obieg ekonomiczny, który coraz bardziej będzie się odłączał, będzie na marginesie tego głównego, tego który korzysta z dobrodziejstw automatyzacji. W tym momencie warto wspomnieć o Argumencie mówiącym, że ludzkie potrzeby są w jakiś sposób nieograniczone. I nawet jeżeli te roboty wyprodukują nam wszystko, to zawsze będą dobra, których chcemy i których podaż będzie ograniczona i o które będziemy konkurować ekonomicznie. No załóżmy, że mamy brud mieszkań, takich na podstawowym poziomie, ale ktoś będzie chciał mieć willę 200 metrową z basenem. No i akurat nie będziemy mieć na tyle surowców, żeby wytworzyć je niskim kosztem, więc to będzie coś ekonomicznie nadal potrzebnego, coś co będziemy mogli kupić za pieniądze. No teraz jeżeli roboty robią wszystko lepiej, no to w jaki sposób rozstrzygnąć, kto zasługuje na tego typu korzyści tego typu wille albo na przykład jakieś bardzo drogie terapie. Pytanie, jak to rozstrzygnąć, no, wspomniałem o tych konkursach szachowych, ale dlaczego konkursy szachowe miałyby być istotniejsze od turnieju w Warcaby albo w Go, albo kto ładnie wykonuje taniec brzucha? No i mogą być tego typu konkursy, i one będą zależeć w pierwszej kolejności od preferencji osób, które w tej chwili mają pieniądze. To znaczy, miliarderzy. Je po prostu posiadające te, te zautomatyzowane środki produkcji będą mogli ustalać, że no dobrze, ja chcę tą grupę ludzi, żeby rywalizowała w na przykład konkursie na najlepsze, nie wiem, najlepszy taniec albo najlepsze wykonanie opery Achmaninowa. Trudno mi powiedzieć, co to będzie. Natomiast tego typu przyjemności one nie są bezwzględnie do życia potrzebne. Możemy to uznać za fanaberię tych miliarderów i możemy to uznać za Pewnego rodzaju jałmużny, tak naprawdę. To już nie do końca jest praca. To jest bardziej coś w rodzaju jałmużny. W ogóle to jest bardzo ciekawe, przed jakimi wyborami staną osoby kontrolujące tą sztuczną inteligencję i te roboty. No bo co zrobią z resztą ludzkości? Jest kilka opcji. Pierwsza jest taka ludobójstwo. Pozbyć się ich w sposób przemocowy. Wydaje mi się, że jest to mało możliwa opcja. Nie tylko ze względów etycznych, także ze względu na to, że. Może to być trudno wykonać, tak w praktyce. Inna sprawa, no to mogą wygasić tych ludzi w taki stosunkowo etyczny sposób. To jest coś w rodzaju kastracji ekonomicznej, to znaczy, nie wiem, nie stać was na dzieci, nie macie mieszkań, e, nic wam nie robimy tak naprawdę, ale stosujemy kastrację ekonomiczną i ta część populacji po prostu znika. E, jest to mało prawdopodobne, tak naprawdę, ponieważ. E, Głównym czynnikiem, jaki sprawia, że ludzie nie mają dzieci, nie jest to, że nie mają mieszkań, bo tych mieszkań jest więcej. Nie mają e, co jeść, bo tego jedzenia jest więcej. Głównym czynnikiem jest kultura. Ja w tej chwili mieszkam w Wietnamie. Ludzie tu żyją znacznie gorzej niż w Polsce, w znacznie gorszych warunkach mieszkaniowych i mają te dzieci, robią te dzieci, wychowują te dzieci i to nie jest problem. Głównym czynnikiem jest kultura i. Czy ta kastracja ekonomiczna może przebiegać przez. być przeprowadzona środkami kulturowymi? Tak, ale to już jest taki sposób wyrafinowania wpływu na ludzi, że nie uznałbym tego za do końca celowe działanie. To jest raczej ogólny proces, który zachodzi w większości krajów wysoko rozwiniętych. Nie powiedziałbym, że jest to wybór biliarderów. Dobra. Kolejna opcja, przed jaką taki miliarder staje, to jest zapewnić tym ludziom dobry byt. Na przykład, Elon Musk postulował, żeby wprowadzić bezwarunkowy dochód podstawowy. No i fajnie. Tak jak wspomniałem, życie jako kod domowy jest to pewnego rodzaju utopia. Tutaj argument przeciwko właśnie był taki, że no ale my tracimy wtedy podmiotowość i. Ja przyjmuję ten argument, ale on nie jest aż tak, aż tak rozstrzygający, ponieważ przyjemnie i fajnie byłoby fajnie żyć, nawet bez podmiotowości. W tej chwili moja podmiotowość też jest bardzo niska, nawet mimo tego, że pracuję. Więc tracąc tą pracę, dostając bezwarunkowy dochód podstawowy, wcale nie czułbym się dużo, dużo gorzej, czułbym się dużo lepiej, miałbym czas wolny. Dobra, natomiast najbardziej prawdopodobny scenariusz według mnie jest takim scenariuszem trochę z Cyberpunka. To znaczy, pozostawiamy tych biednych ludzi samym sobie, oni mogą sobie wytworzyć jakiś alternatywny obieg ekonomiczny, takie społeczeństwo B, mając, no, wymieniając się dobrami potrzebnymi do życia, które są na dużo niższym, w dużo niższym standardzie niż to, co produkują automaty, w pewnym rodzaju rezerwaty, w pewnym rodzaju, w pewnego rodzaju społeczeństwo dzikich ludzi bez, bez tych dóbr. Z automatyzacji, no i oni będą sobie funkcjonować, a gdzieś tam będzie to społeczeństwo A, czyli ludzie, którzy korzystają z automatyzacji, korzystają z dobrodziejstw, jakie daje sztuczna inteligencja i mają yy, życie, o którym tamci nie mogą nawet śnić. Coś takiego już istnieje. Mamy trzeci świat i pierwszy świat. Tylko że w tej chwili ten trzeci i pierwszy one się przenikają. Tutaj mieszkam w tej chwili w trzecim świecie, ludzie mają dostęp do telefonów komórkowych, są wyspy dobrobytu, są na przykład luksusowe hotele. W przyszłości być może tego zabraknie, to znaczy będą naprawdę ludzie dzicy, bez dostępu do dóbr, no i będzie tak garstka ludzi, którzy będą sobie żyć świetnie. Pytanie, czy to będą dalej ludzie, czy będą augmentowani, ulepszani przez biotechnologię, czy w ogóle sztuczna inteligencja nie obejmie władzy nad ludźmi i do czego by tacy ludzie mieliby być jej potrzebni, jaki będzie miała stosunek do tych ludzi, czy będzie chciała się ich pozbyć, czy będzie ich traktować jak my, zwierzęta domowe, czy raczej jak my, zwierzęta hodowlane, czy my, jak zwierzęta. A szkodniki. To jest, to jest kwestia otwarta. Nie będę w to wchodził, ponieważ nie mam zdecydowanego zdania. Mam nadzieję, że wybierze tę opcję ze zwierzętami domowymi. Będzie sympatyczna i opiekuńcza. Natomiast żadna z tych opcji nie jest dla mnie bardziej prawdopodobna w tej chwili. Tu jest też ciekawy wątek, którego jeszcze nie poruszyłem. Są miliarderzy, którzy produkują. Produkują dobra, ale oni nie kontrolują sztucznej inteligencji. I są miliarderzy, którzy produkują dobra i kontrolują sztuczną inteligencję, znają się na programowaniu, wiedzą, jak to, jak to działa. No i wydaje mi się, że osoby, programiści, czy osoby, które są bliżej tej sztucznej inteligencji, będą w stanie szybko wyprzeć laików. Natomiast to już w pewien sposób zaszło, to znaczy firmy technologiczne zdominowały nasze życie gospodarcze i to już, to już się stało. Teraz pytanie, czy sztuczna inteligencja się wyswobodzi i będzie w stanie funkcjonować bez nas? Wydaje mi się, że tak na dłuższą metę. Natomiast czy grozi z zagładą ludzkości? Tak i nie. W pewien sposób powiem. W tej chwili na pewno jest taka sytuacja, że osoby tworzące sztuczną inteligencję trochę się nie przejmują losem ludzi, którzy będą tracić pracę. Zwalają odpowiedzialność za ich los na instytucje społeczne. To znaczy, no dajcie im zasiłki, dajcie im ten bezwarunkowy dochód podstawowy. Może tak będzie. Pytanie, czy da się spowolnić rozwój sztucznej inteligencji, żeby złagodzić wpływ na rynek pracy? Tak, da się, jesteśmy w stanie to zrobić. Byliśmy w stanie zatrzymać wiele procesów, dziurę ozonową, a toczymy na przykład wojnę z narkotykami, zupełnie bezsensowną. Jesteśmy w stanie wiele procesów siłowo powstrzymywać. Natomiast, czy jest ku temu wola? Niekoniecznie. Mamy ten słynny argument z pułapki konkurencji: jeżeli my tego nie zrobimy, no to zrobi, zrobią to Chińczycy, więc musimy rozwijać sztuczną inteligencję. Natomiast w tego typu rozważaniach pomijany jest wątek tego, czy warto w ogóle tworzyć sztuczną inteligencję. Zastanówmy się nad tym, czy warto tworzyć samoloty. Samoloty mają wpływ pozytywny, negatywny na otoczenie, na życie człowieka. Natomiast samo to, że jesteśmy w stanie odbić się od Ziemi i lecieć, jest czymś niesamowitym, jest wybitnym osiągnięciem. No i teraz, czy to, że jesteśmy w stanie stworzyć sztuczne maszyny myślące? Trochę jak ludzki mózg, w wielu przypadkach sprawniej niż ludzki mózg. Czy to jest wybitnym osiągnięciem? Jest niesamowitym osiągnięciem, i powinniśmy to zdecydowanie robić po to, żeby to osiągnąć, po to, żeby to zrobić. I to jest coś, co osoby troszczące się o los zwalnianych z pracy zapominają. To jest. Zupełnie złe rozłożenie akcentów. Osoby, którym, które tracą pracę w wyniku zastępowania sztuczną inteligencją, po, powinny być złe nie na sztuczną inteligencję, która jest niesamowitym narzędziem, powinny swoje, swoją złość kierować na system redystrybucji dóbr, to, że osoby posiadające środki produkcji w zasadzie używały ich jako narzędzia, zupełnie nie dbały. O ich potrzeby, tak naprawdę. One im dawały za to pieniądze, po to, żeby one mogły spełniać swoje potrzeby, ale to była drugorzędna funkcja. One były zatrudnione w tych firmach po to, żeby przynosić właścicielom korzyści. To jest bardzo marksowskie, bardzo komunistyczna interpretacja, ale to jest prawidłowa interpretacja. Osoby, które są zwalniane, powinny atakować nie sztuczną inteligencję, powinny atakować miliarderów, posiadaczy. Środków produkcji, system, w którym dystrybucja nie dba o ich potrzeby tak naprawdę, tylko o to, czy są użyteczni dla ludzi z pieniędzmi. I tyle, i tyle, to jest rozwiązanie. Także sztuczna inteligencja, tak? Inna dystrybucja, tak. To, co jest teraz, jest w zasadzie szkodliwym, szkodliwe dla większości ludzi. To znaczy, oni staną się niepotrzebni, tak jak kiedyś niepotrzebne stały się konie, kiedy wprowadziliśmy samochody. Liczba koni znacznie spadła. Zostały już tylko te w zasadzie używane dla zabawy, po to, żeby mieć przejażdżkę. Czy chcemy tego typu los dla miliardów ludzi? Nie, nie chcemy. Żeby uniknąć tego typu losu, trzeba zmienić sposób dystrybucji dóbr. Czy to zrobimy? Historia pokazuje, że niekoniecznie. Historia pokazuje, że osoby z przewagą ekonomiczną były w stanie wymóc nareszcie populacji niekorzystne rozwiązania. Czy damy radę demokratycznie skłonić elity do, do zmian? Być może, ja jestem umiarkowanie sceptyczny, natomiast jest na to szansa i z... Tymi słowami Was pozostawię. Dziękuję za wysłuchanie i mam nadzieję do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Pa, pa.